Andrzej Stasiuk w naszym studiu. Resztę chyba nie muszę przedstawiać. Nie denerwuj się przede wszystkim. No trochę, wierz mi, trochę się denerwuję, bo to jest wywiad, na który czekałem latami i nie wiedziałem, że mi się przydarzy. I nie wiedziałem, że będziesz na Opolszczyźnie. Jestem po raz drugi. I Opole i Grodków, bo byłeś w tych miejscach. Tak, byłem wczoraj w Opolu, dzisiaj byłem w Grodkowie. Wyjechałem sobie rano z hotelu jakieś 9:30. Pomyślałem, że to jest jedna z niewielu szans, że ja sobie Opolszczyznę jakąś obejrzę. I to jest kosmos po prostu. Tak? To jest kosmos. Wiesz, jak się przyjeżdża z tej Polski wschodnio-południowej, południowo-wschodniej, to jakby się jechał do innego kraju. Jednak niby mówią po polsku, ale kurczę, ale po polsku mówią. A posłuchałeś trochę Gwary Śląskiej? Nie. Udało się? Nie. Nie. Nie złapałeś tego. Nie. Nikt przy mnie po polsku nie mówił. Zresztą byłem sam, jednak uczyłem się po jakichś, wiesz, mieścinach, jakichś wioszczynach gdzieś od rana, po jakichś sklepikach. Z kimś tam gadałem, ale to wszyscy po polsku do mnie mówili, bez gwary. I ten pejzaż jest tak różny, tak oddzielny, wiesz, od mojego tego galicyjskiego, wiesz, tam górskiego nawet, że to... Przyszliśmy przez Opole deptakiem, całe miasto, z hotelu do rynku. To Opole też widzisz tak naprawdę praktycznie po raz pierwszy. Słuchaj, no byłem w bibliotece tej takiej nowoczesnej, to jest miejska biblioteka. Tak. Byłem i strasznie fajnie mi gościli chyba 2 albo 3 lata temu. Łącznie z tym, że zapomniałem fajki, mi odesłali pocztą, a to ciężkie jest, musieli zapłacić. No. Że super tam były kobity, ale też no, jak po obcym mieście chodzę. Ale zawsze coś zbierasz gdzieś tam, coś kurczę z tego Opola. Tutaj cały czas kręci się, wiesz, zbierasz te informacje, zbierasz te, wiesz, wrażenia, doznania, żeby też potem to oczywiście wykorzystać. Mówisz, że będziesz skreślał. Nie, już nic nie skreślam. Piszę na komputerze, więc, a staram się, żeby było od razu, wiesz, gotowe, nie chcę mi się potem skreślać. Wiesz co, nie mogę cię nie zapytać, bo mnie to bardzo nurtuje, bo... Co cię nurtuje? Chciałem o Opolu gadać przez pół godziny przynajmniej, nie, a ty już nie miniesz temat. Opole jest piękne. Grodkowie opowiadać, wiesz, ale byłeś, wiesz co, kiedy myślę o przewozie, to wiem, że byłeś w miejscu, które, patrząc na historię, którą opisujesz w przewozie oczywiście, i zobaczyłeś też na Opolszczyźnie, no, miejsce, które mrozi. Przez przypadek tam pojechałem, wiesz, jeździsz po tej Polsce, niezależnie, wiesz, po tej mojej wschodniej, powiedzmy, gdzie ta historia się dzieje, czy pojedziesz do tej zachodniej Polski, zawsze jak się nie obrócisz, ta Polska jest z tyłu, za przeproszeniem, zawsze jest Głąbinowice i byłem tam, wiesz, zupełnie puste, rozgrzane miejsce, upał, było 30 stopni, nie było żywej duszy, bo to jest na uboczu. I chodziłem po tym, wiesz, cmentarzu, gdzie tam 40 tysięcy, wiesz, nieboszczyków jest pod ziemią, głównie rosyjskich, ale cóż, chłopcy byli winni. I jest z Powstania Warszawskiego tam pewnie część, trochę Francuzów zdaje się. A potem pojechałem do obozu, który tam ktoś tam restaurują, a przynajmniej próbują zachować w tej formie. I to jest, wiesz, w łanach, w tych łanach, wiesz, bezkresnych Opolszczyzny, przepraszam. Lubelszczyzna, Opolszczyzna, tu rolnictwo, tam rolnictwo. I wśród tego rzepaku, wśród tej zieleni, wiesz, takiej runi wiosennej i raptem, wiesz, no czysta śmierć jest gdzieś. Pojechałem, zobaczyłem to. No. Naprawdę nie miałem zamiaru, ja nie szukam martyrologii, jak jeżdżę po Polsce. Nie szukam miejsc udręki, a tu kurde, wiesz, w lewo, w prawo już, Łambinowice. Coś mi to przypomina, skręcam, no tak, o to chodzi. No ale mówiąc o tych strasznych rzeczach, to chciałem do przewozu przejść później, ale właściwie weszliśmy w ten temat. Trudno nie oderwać się od tej książki, od pierwszej i ostatniej strony. To powiem szczerze, że znowu... Miałem ten moment, chwili, która mnie zmroziła. Słucham cię z nabożeństwem i zainteresowaniem. Skąd ten moment, że zdecydowałeś się to pokazać, to mówić, to jest twoja ziemia, to jest książka opowiadająca o niesamowitych losach. Nie będziemy tutaj zdradzać, bo po to jest ona, żeby ją nabyć i przeczytać. Słuchaj, natomiast jest, historia jest niezwykła. No, to się, wiesz, składa z wielu rzeczy. Po pierwsze, wiesz, zawsze to była dla mnie kraina dzieciństwa. Ja niby się urodziłem w Warszawie, wychowałem w Warszawie, mieszkałem 26 lat w Warszawie, ale kraina dziadków i wujostwa, do których ja jeździłem, no, i to nie jest ta kraina, bo to jest fikcja oczywiście, ale to jest ta symboliczna, wiesz, północno-wschodnia Polska, jest rzeka Bóg, który tutaj nie występuje, nie, bo to jest fikcja, od razu mówię. I tamten pejzaż, tamte dzieciństwa, te wyjazdy na wiochę, kurczę, rodzinną mojego ojca, bardziej mnie chyba ukształtowały, bardziej na mnie wpłynęły niż mieszkanie w Warszawie przez 20 parę lat. No. I tak pomyślałem, że ja te smaki, zapachy spróbuję otworzyć. Po drugie, mój ojciec ma Alzheimera, nie ma pamięci, a był całe życie milczkiem zupełnym i mi tego wszystkiego nie opowiedział, a doświadczał tego, bo kiedy się to, wiesz, kiedy było 41 rok,
jeden z największych miesięcy, czerwiec, kiedy wiesz, Barbarossa jest, ruszyła, czyli te dwie upiorne machiny nad tą Polską się starły po prostu, wiesz. Wiesz, ją jakby skreślając, ścierając w pył, on tam był gdzieś, oglądał to własnymi chłopięcymi oczami, a nigdy mi tego nie opowiedział. Pomyślałem, że ja to zrobię, no, że coś temu ojcu, no, człowiek jest winien. Zwrócić mu pamięć, kurczę, spływać własną pamięcią, wiedzą, nie wiem, lekturami, wyobraźnią, to dosztukować gdzieś. I to o tym też jest ta książka, o dzieciństwie, o tym, że mój ojciec nie ma pamięci, że ja się boję, że stracę pamięć, bo to się dziedziczy bardziej w męskiej linii. Zobaczymy, no. A też chciałem napisać, kurde, jakąś przygodową powieść po 12 latach, taką, wiesz, jest, wiesz, strzelanina, morderstwa, seks jest, przemoc, kurczę. No, tak, chciałem western napisać polski, ale nie wyszedł, bo to jest w Polsce, więc western w Polsce nie wychodzi. Wiesz, jak jest western w Ameryce, no to tej Ameryki właściwie nie ma. Jest pejzaż i jest, wiesz, grecka tragedia gdzieś tam wśród tych pastuchów, kurczę, rozgrywana tak, że cię, wiesz... A tutaj się nie dało, nie dało się greckiej tragedii zrobić, bo z jednej strony są z jednej strony ruskie, z drugiej strony Niemcy, czyli wchodzi historia w takie uniwersum, wiesz, ponadludzkie. I tak, no i napisałem, 400 stron napisałem. Trudniejsze to było takie, bo zabrałeś się, to też trochę trwało do tego i kiedy pojawia się ten, tak jak sam powiedziałeś, ten pierwiastek, ten własny, to jest, pisałeś mury opowiadające bezpośrednio o tobie, a tutaj ten zawsze o narratorze piszesz, zawsze zmyślasz, to nie jest tak, że o sobie, zawsze jednak między tobą a opowieścią jest narrator, wybierasz jakąś formę, to nie jest tak, że to jest reportaż tam, że piszesz, jak było naprawdę. To było trudne, byłem 60 parę lat, i wasza powieść jest takim, wiesz, jakby intelektualnym zabiegiem, to trzeba kombinować, jak to skleić, jak to poskładać, wiesz, a ja to już pamięci też nie mam, pamięci, pisałem to 6-7 lat, mówię, co no, na początku było, od czego to się zaczęło, wiesz, trzeba to sklejać. Powieść jest trudna, to nie jest mój ulubiony gatunek, ale wiesz, no, próbowałem sprostać i może się udało, nie wiem, ludzie mówią, że jest niezłe.